14 października 1658 roku byli żołnierze polscy z Czarnieckim i z obrazem. Obrazem Matki Boskiej Królowej Polski. Obraz Matki Boskiej Królowej Polski jest orłem przypominającym odrodzenie Królestwa Polskiego 26 czerwca w 1295 roku. Po przyjęciu Pomorza Gdańskiego w układach 10 grudnia 1294 roku w Oliwie zostały przekazane całe Pomorze Gdańskie księciu Przemysławowi II i jego żonie Małgorzacie Brandenburskiej. Pomogło to w zjednoczeniu Królestwa Polskiego po 216 latach uwieńczonych koronacją 26 czerwca w 1295 roku. Było to również związane i z Hamburgiem, bo było to stulecie, kiedy 26 czerwca w 1195 roku Adolf III, fundator Nowego Hamburga, syn Adolfa II, założyciela Lübeck, kiedy położył kamień węgielny pod kościół, pod kaplicę świętego Mikołaja w Hamburgu. Dzisiaj jako pomnik wojny stoi to. A występy miał to słynny Bartoszewski z osiedla Żoliborz, z osiedla inteligencji, jak mówi. Osiedle było już budowane w 20 latach przez Bierutę i Wyszyńskiego dla szkolenia tych, którzy mieli potem wywołać powstanie warszawskie. Czekali, mieli czas. Mieli czas 527 lat. 527 kapłanów 13 grudnia w 40 roku przywieziono do Dachau. 527 katolickich Żydów z Edytą Stein zostało zlikwidowanych w Oświęcimiu. W dniu, kiedy mamy świadectwo z Dachau o mocy cudownego medalika w bloku kapłanów. Idziemy do kościoła, gdzie 12 października 1986 roku zaczął swoje tańce największy przestępca świata, czyli tak zwany, tylko chorzy psychicznie mogą powiedzieć, że to jest papież. Chorzy psychicznie, widząc jego tańce, albo należący do niego, bo należą do niego. Zaczęli to wszystko właśnie Wyszyński, kuzyn Wyszyńskiego, przygotowywany w Laskach do swojej roli, kiedy jego kuzyn Andrzej Wyszyński miał jako adwokat, jako prawnik w imieniu prawa likwidował ludzi. A zaczęło się wszystko, ten program 16 czerwca 1913 roku w Moskwie, kiedy powstał ogólnomoskiewski Związek Zawodowy Solidarność. Połączyło się 60 zakładów. Tego dnia święty biskup, arcybiskup Julian Nowowiejski bierzmował 12-letniego Stefana, kuzyna Andrzeja. Wszystko dobrze było zaplanowane, i pierwsza wojna, i druga wojna. I teraz co się dzieje? Bo kościół sprzedali. Największym koniem trojańskim właśnie był tak zwany polski papież. A wiedzieli. Doskonale wiedzieli, że polskim papieżem był Pius X, zapowiedziany przez anioła stróża Polski za panowania Piusa IX 3 maja w 1800
1963 roku w Przemyślu Markiewiczowi, który sprowadził Salezjanów do Polski. Salezjanie przyszli do Oświęcimia po tym, jak Matka Boża 31 maja 1894 roku odebrała Żydom Kościół Świętego Krzyża klasztoru Dominikanów z 1282 roku, założonym przez Mieszka Cieszyńskiego. Wcześniej był cud eucharystyczny w Poznaniu podczas pogrzebu świętej Jadwigi, króla Polski, 1399 roku. Należała ona do potomków Jadwigi Wittelsbach, zmarłej w Dachau 16 lipca 1176 roku. Rezydencja Dachau była rezydencją Teresy Kunigundy Sobieskiej, najważniejszej Polki, regentki Bawarii, 10 lat na wygnaniu Wenecji, która adoptowała Wenecji syna króla Armenii,